Kasza owsiana wytwarzana jest z ziarna owsa, tak samo jak popularne płatki. Jednak ze względu na mniejszą obróbkę technologiczną jest ona bogatsza w błonnik i składniki mineralne. Nazwa owies funkcjonuje w języku polskim od XIV wieku. Ziarniaki owsa głuchego, jednej z odmian tego zboża, zostały znalezione w Biskupinie około 700 roku przed naszą erą. Jest to jedno ze zbóż najbardziej odpornych na trudny klimat. Interesujący jest fakt, jaką rolę odgrywał owies w tradycji ludowej. W dawnych czasach, z okazji Nowego Roku, przy obchodzeniu domów, noszono owies i sypano jego szczyptę na wszystkie rogi stołu. Miało to zapewnić dostatek chleba w Nowym Roku. Byłoby w tym roku chleba nie zabrakło. Ten mój Marian to nigdy się nie nauczy porządku. Jednym ze zwyczajów było święcenie tego zboża w kościele. Na przykład na Podlasiu niektórzy gospodarze wierzyli, że jeśli rozsiany po polu poświęcony owies zostanie zjedzony przez ptaki, w późniejszym czasie nie będą one zjadały zboża posianego na wiosnę. Nie jestem stary jak ty, ale ja stąd spadam. Ponieważ owies miał zapewnić dostatek i szczęście, w dawnych czasach obsypywano nim parę młodą. W czasach szlacheckich owies przeznaczony był dla niższych klas. Bogatych szlachciców obsypywano monetami. W wielu regionach Polski w podobny sposób obchodzono Dzień Świętego Szczepana. Na ziemi łowickiej, w niektórych parafiach, gospodarz z poświęconym owsem szedł prosto na pole i nie oglądając się za siebie, rzucał co kilka kroków parę ziarenek, mówiąc: uciekaj, podły czorcie z owsem, bo Święty Szczepan idzie z owsem! To jest w zapisie? Tak, w zapisie jesteśmy. Nie już. Tomek, nie rób tego, no. Widzę to. Weź, nie mogę nagrywać. Jacek, widzę, że się śmiejesz, no. Też chcę się pośmiać, a nie mogę. A nie, ty kręcisz tu spod stołu jakieś ujęcia, będziesz rozpowszechnił potem. To była próba? Nie, bo nie mam więcej kaszy. Dogramy to. Ja takie... No, o to chodzi, o to mi chodziło, tak.